Jak spędzić sobotni wieczór? W kościele świętego Bartłomieja u nas w Gliwicach, choć też jest bardzo fajną, ciekawą ostatnimi czasy Orszak Wszystkich Świętych, który dzieje się w kościele katedralnym, potem przechodzi się do kościoła Wszystkich Świętych. Jest to Orszak Świętych, bardzo, myślę, wydaje super pomysł, super sprawa, bo wiadomo, że uroczystość Wszystkich Świętych świętujemy Wigilią, czyli jakby wieczorem poprzedzającym dany dzień, jak zresztą każdą niedzielę, prawda, poprzedzamy już modlitwą wielką Wigilię Dnia Pańskiego, czyli wieczorem w sobotę. Myślę, że to są bardzo dobre momenty, żeby razem spotkać się we wspólnocie i pomodlić się, przestawić coś świętych, do Pana Boga oczywiście, bo najważniejszy kult jest kult Boga w Trójcy osób i to jest najpiękniejsze, co jest w Kościele, prawda? A nasi święci wspierają nas, są, można powiedzieć, po ludzku z krwi i kości, prawda? Tacy nasi. Dlatego może ta modlitwa do Wszystkich Świętych jeszcze bardziej nas umacnia, wspiera. Ale zapraszamy na takie wydarzenie niecodzienne, zaduszki jazzowe. No może po raz pierwszy w parafii świętego Bartłomieja, może po raz pierwszy także w całej naszej diecezji gliwickiej. Skąd ten pomysł? No, dawno się zrodził. Jeszcze byłem w seminarium klerykiem, mój kolega kursowy dał mi płytę, zaduszki jazzowe w Krakowie, w kościele dominikańskim, na wysokim poziomie, dlatego że udział biorą w tym sami artyści krakowscy, wspaniali ludzie, którzy polecają tą modlitwę za swoich kolegów i koleżanki, które już gdzieś odeszły do Boga. To jest niesamowite wydarzenie, że taka ekipa, jakby można powiedzieć, z wyższych sfer, prawda, zgromadzi się w kościele i przez oprawę muzyczną i przez piękną poezję wprowadza tego ducha modlitwy. No i gdzieś tak po tej płycie byłem wzruszony, próbowałem to robić w mojej pierwszej parafii w Rudach. Tam też poznałem jakby dziewczynę, która jest też odpowiedzialna za aranżację tego spotkania, które będzie miało miejsce w sobotę. Próbowaliśmy taką namiastkę robić właśnie w pięknym kościele cmentarnym w Rudach, świętej Marii Magdaleny. Gromadziła się głównie młodzież, gromadziły się osoby starsze, ale przepiękna właśnie forma modlitwy poprzez muzykę, poprzez śpiew. No i to jakoś tak, jestem w Gliwicach i mówię, jest tu okazja stworzyć coś nowego. No i taka okazja wydarzyła się przez spotkanie właśnie z Magdą pewnego dnia. I mówię, słuchaj, robimy zaduszki jazzowe. Ale mówię, przecież to jest takie ważne, no mówię, to jest takie trudne słowo, zaduszki jazzowe. I mówię, słuchaj, dacie radę. Okazało się, że ekipa się skrzyknęła i chcą bardzo zaśpiewać, zagrać, pomodlić się z nami tu w tym kościele. Miejmy nadzieję, że to będzie początek tego wielkiego wydarzenia, że choć oni uważają się za amatorów śpiewu, ale myślę, że bardzo będzie to wielkie wydarzenie. Uwielbienia Pana Boga, ale także poprzez wsłuchiwanie się w Słowo Boże, bo to jest też istotne, prawda? A myślę, że muzyka, często mówimy, że łagodzi obyczaje, ale śpiew kościelny w ogóle gasi nasze pragnienia, te namiętności, które są w człowieku. One są, one zawsze będą. Ale gdy człowiek spotyka się w świątyni, w ważnym miejscu i ma intencje, gdzie modli się przestawieństwo świętych, a także za swoich zmarłych, to człowieka uspokaja, to pokazuje mu podobieństwo i obraz Pana Boga. Taki był zamysł Stwórcy od początku, to jest przepiękne. Kogo jeszcze będziemy mogli posłuchać? Przepiękne postacie, młode postacie. Jednym z nich wokalista, to jest uczestnik. Myślę, że mogę zdradzić. Jest uczestnikiem programu The Voice of Poland, Piotrek Tustochowicz, który jest z niedalekiego Rybnika tutaj i chce wziąć w tym udział. Gdy to usłyszał, no to bez żadnego zająknięcia powiedział, tak, chcę zaśpiewać, chcę się podzielić Panem Bogiem, chcę przeżywać Boga właśnie też z naszą wspólnotą. Chciałbym, żeby też właśnie poprzez takie spotkania się z ludźmi nie zapomniał, poprzez to może bycie, że za chwileczkę będzie wielką gwiazdą, żeby jednak nie zapomniał swoich korzeni, prawda? Żeby jednak wiedział, że warto mówić o Panu Bogu. Takie osoby są bardzo wartościowe. Ja zawsze jestem za tym, żeby ludzie kościoła, ludzie modlitwy, ludzie, którzy mają w sobie wiarę, żeby się tego nie bali, żeby się tego nie lękali. Niech występują we wszystkich programach, w telewizjach różnego rodzaju. Nie tylko zamykali się na Telewizję Trwam czy Radio Maryja, ale na wszelkie inne działania, które są dzisiaj w świecie, prawda? My też możemy do nich docierać. Przecież mamy piękne przykłady, prawda, osób, które pracują w telewizjach komercyjnych i one mówią o swojej wierze i to jest piękne. Wiemy już, kto wystąpi, wiemy gdzie, a jeszcze dowiedzmy się, kto może przyjść. Wszyscy mogą przyjść. Nie ma żadnego jakiegoś wstępu biletowego. Nie ma, że ktoś jest młodszy, ktoś jest starszy, ktoś jest chory, ktoś jest zdrowy. Moi kochani, to jest koncert dla wszystkich. Dla tych, którzy chcą spędzić czas inaczej. Którzy chcą wyrazić także swoje uwielbienie poprzez słuchanie, a może i także
nasi artyści zaproszą nas do wspólnego śpiewania. Co myślę, że to nastąpi. Także wszystkich zapraszamy. Rodziców, dzieci, dziadków, babcie, wszystkich. Tych, którzy chcą ten wieczór spędzić razem z nami. Cieszyć się Bogiem. Uwielbiać to piękne wydarzenie, które już za niedługo, prawda? Dwa piękne dni Wszystkich Świętych, Dzień Zadusznych. Czasami mamy taki problem, osobiście widzę, że jakby nie rozpoznajemy do końca tych dni. Oczywiście Wszystkich Świętych zawsze jest dniem wolnym od pracy i może stąd ludzie odwiedzamy nasze cmentarze, odwiedzamy naszych zmarłych, ale musimy pamiętać, że to jest uroczystość do Wszystkich Świętych i to jest piękne, że to mamy się cieszyć. Myślę, że mamy też problem jeszcze z przeżywaniem śmierci. To jest czas refleksji, to jest czas medytacji, zadumy nad śmiercią zwłaszcza, także nad swoim życiem. Gdy stajemy na grobach swoich bliskich, no to warto też sobie może zrobić rachunek sumienia. Jak to moje życie wygląda. Ale uroczystość Wszystkich Świętych pokazuje nam, że my naprawdę nie mamy się smucić. Mamy pokazywać, że przecież Pan Bóg daje nam miejsce w niebie. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział słowo Chrystusa. Może warto właśnie, gdy stajemy nad grobami, potem w drugi dzień świąt, wspomnienia wszystkich zmarłych, tak zwane zaduszki, uświadomić sobie, że to życie jest krótkie i trzeba je jak najpiękniej przeżyć. Dzisiaj jest ciężej, prawda, bo gonimy za wszystkim, biegamy. No, często jest też tak, że ci, którzy gdzieś są może nami jakoś rządzą, czy powiedzmy, nie chodzi o polityków, ale naszych szefów pracy, że każdy gdzieś nie ma czasu, prawda, rodzice muszą wyjeżdżać nas za chlebem gdzieś daleko za granicę, ale może tu jest to miejsce, przyjeżdżają, zobaczcie, to jest dwa dni i przyjeżdżają z zagranicy, z Anglii, z Niemiec, z Holandii, przyjeżdżają, by się spotkać ze swoimi rodzinami, to jest przepiękne. I co ich łączy w Dniu Zadusznych? Grób ich łączy. Jest przepiękne. A Wszystkich Świętych, moi drodzy, cieszmy się. Myślę, że takim zadaniem, to może być piękne zadanie. Słuchajcie, żeby każdy z was złapał może w tym dniu właśnie ilustrację świętych, prawda? Czyli leksykon świętych i przeczytał swojego patrona. To jest tak ubogacające. Przeczytać, kim ten patron był. Nie? Jak ja czytałem po raz pierwszy o swoim patronie, świętym Mariuszu, no to miałem łzy wzruszenia, ale i pięknej radości. Jakie piękne życie, nie? Gdzie śmieję się często, tak żartobliwie, już może na koniec, często mówię osobom odpowiedzialnym za cmentarze, czy grabarzom, czy zakładom pogrzebowym, czy wiedzą, kto jest ich patron. No i mówią, no święta Maria Magdalena, bo widziała Chrystusa Zmartwychwstałego jako pierwsza. A ja mówię, nie, święty Mariusz jest patronem grabarza. Dlaczego? No bo grzebał zmarłych, łącznie ze swoją żoną i dwoma synami. Grzebał zmarłych na pierwszym cmentarzu, można powiedzieć, chrześcijańskim, gdzie dzisiaj jest postawiona wielka bazylika świętego Piotra. Także to są takie ważne wydarzenia. Kochani, złapmy się za ilustrację świętych. Przeczytajmy o swoim patronie. To nam naprawdę pomaga. To nam naprawdę w życiu pomaga i pokazuje nam inną perspektywę tego naszego życia doczesnego, ale i wieczności.